Cześć, zapraszam Was na nowy filmik i to będzie taki weekendowy miks. Będzie trochę o ubraniach, tych, które noszę właśnie na weekendowe aktywności i też trochę o jedzeniu. Mam nadzieję, że te przepisy, które Wam pokażę, w żaden sposób Was nie rozczarują, także bardzo gorąco zapraszam Was na te 11 minut ze mną. Mam nadzieję, że w jakiś tam sposób mimo wszystko Was zainspiruje. I zaczynam od tego, co mam na sobie, czyli od soboty i od mojej aktywności najważniejszej w tygodniu, czyli wizyty w siłowni. Poza tym, jeżeli chodzi o resztę tygodnia, to ja ćwiczę już sama w domu. Na sobie mam strój z marki Ocean Aparts. To są leginsy i bardzo wygodna koszulka, którą właściwie teraz non-stop noszę na siłownię i najczęściej też ćwiczę w domu. Jeżeli chodzi o ten strój, po pierwsze jest on bardzo wygodny. Dostałam go w prezencie właśnie od tej marki, a co bardzo gorąco dziękuję. Więc ja sobie tak drepczę na siłownię, najczęściej właśnie już ubrana w strój, tylko przerzucona trochę właśnie jakąś dłuższą bluzą i moją kurtką z Massimo Dutti. To są też buty, w których ćwiczę od 2020 roku. Nadal wyjątkowo dobrze mi służą. Jeżeli chodzi o te leginsy, to wybrałam je z oferty między innymi dlatego, że mają bardzo wygodne, a takie po prostu pod spodem gadki, co no, dla mnie, powiedzmy w moim wieku, jest dosyć istotne. Może te dresy nie są takie najbardziej modelujące, ale na pewno są bardzo komfortowe i ten materiał przez całą aktywność jest bardzo, bardzo przyjemny po prostu. A teraz zapraszam Was już na pierwszy przepis, który właśnie specjalnie przygotowałam na potrzeby tego filmiku. Pomyślałam sobie o tym, że fajnie będzie pokazać właśnie coś troszeczkę ala po siłowni, tak żeby się wzmocnić i mam tu po prostu sałatkę i gofra z takiego przygotowanego po prostu w wersji wytrawnej. Gofry są przygotowane z cukinią. Przepis znajdziecie w opisie. Ja właśnie z niego skorzystałam. Jedyny minus tego przepisu jest taki, że na drugi dzień niestety gofry są troszeczkę miękkie i tak jak widzicie dodatki to zioła, pomidorki suszone, mus z jabłek, pieczona dynia, kuskus, kserek kozi, czerwona cebula, bardzo ważna, i oliwa. Jeżeli dodacie tej oliwy z suszonych pomidorów, to też będzie ok. Wszystkie składniki oczywiście będą w opisie. Może nie umieszczę tego w takich idealnych proporcjach, ale będę się starała. Pierwsze co robię, to przygotowuję taki mus z dyni. Robię to normalnie widelcem. Do tego dodaję odrobinę oliwy, żeby wyszła mi taka przyjemna po prostu konsystencja. Tak jak widzicie, mam już przygotowane gofry. Te gofry będę, tu właśnie ten mus już przygotowany, dlatego teraz zabieram się za nakładanie serka koziego. Jeżeli nie macie koziego, to świetny będzie na przykład serek topiony, uwierzcie mi, to będzie też rewelacyjne. Nakładam mój już podgrzany w mikrofalówce mus, także tak to wygląda. I kolejny krok to przygotowanie sałatki, naprawdę bardzo proste i mamy kaszkę, kuskus, którą wykładamy na talerz. Do tego dodajemy właśnie to prażone, pokrojone w kostkę jabłuszko z pokrojoną, pieczoną dynią. Chwilkę podgrzewamy to, żeby było ciepłe. Rozkładamy warstwowo na tej sałatce. I ostatni element tak naprawdę tej sałatki to jest czerwona cebula. Ona ma nam tak fajnie podkręcić smak tej sałatki. W sumie bardzo prostej. I jeżeli chodzi o sos do tej sałatki, to ja z niego rezygnuję, dodaję tylko oliwę i bardzo fajnie będzie, jeżeli ta oliwa będzie już z dodatkiem ziół. Mogą to być na przykład płatki chili. Osobiście ja dodaję jeszcze oczywiście pieprz, taki świeżo mielony, najlepszy, uwierzcie mi. Można to troszeczkę posolić. Jedyna uwaga to jest to, że dynia była właśnie też pieczona jeszcze z ziołami. Tak wygląda to danie. Bardzo proste. Jeżeli macie już przygotowane gofry i chcecie je wykorzystać właśnie w takiej wersji
to bardzo serdecznie Wam polecam, a ja już wracam do mojego kolejnego zestawu właśnie na taką weekendową aktywność i tym razem jest rower. Wiecie, że ja rowerem jeżdżę też w tygodniu, najczęściej w tygodniu jeżdżę wieczorami i mam tu przygotowany taki też bardzo prosty zestaw. Góra to jest dokładnie to, co miałam na siłowni, a jeżeli chodzi o spodnie, to mam wyjątkowo wygodne, ciepłe spodnie właśnie też marki Ocean Aparts. One są takie bardzo przyjemne od tej wewnętrznej strony. Jeżeli chodzi o ich krój, to jest idealne, bo ja chciałam mieć takie dresy właśnie troszeczkę wyższe. Najczęściej do tego mojego zestawu z Ocean Aparts daję tylko kurtkę, tą opuchóweczkę, którą Wam już też wcześniej pokazywałam w Massimo Dutti. Z Massimo Dutti, żeby mi było ciepło wieczorem, to najczęściej właśnie dodaję sobie jeszcze jakąś taką bluzę, którą właśnie gdzieś tam przywiązuję. Wiadomo, wieczory są jeszcze naprawdę bardzo chłodne, także a ta bluza dodaje też takiego fajnego elementu w całym tym zestawie. Także spodnie, jeżeli chodzi o wypychanie się na kolanach, to tak jak widzicie, tego praktycznie nie ma. A tyłek w nich też wygląda naprawdę bardzo przyzwoicie, także spodnie dresowe jak najbardziej na plus, szczególnie właśnie na rower. Także zestaw dla mnie idealny. Jeżeli chodzi o tą bluzkę, którą Wam pokazywałam na siłowni, to mam ją też w kolorze białym. Ona jest fajna, mięsista, bardzo komfortowa, tak jak właśnie dresy, a leginsy są chyba najbardziej komfortowe z tych rzeczy, które właśnie pokazuję Wam z marki Ocean Aparts. Ja po prostu lubię takie bardzo proste zestawy i też bardzo proste jedzenie. I kolejny przepis, którym chciałam się z Wami podzielić, bo jest taki wyjątkowo przyjemne dla oka, to jest wykorzystanie bajgla, czyli tu mam połówkę, bo to jest porcja dla jednej osoby, bajgel bardzo ładny i do tego talerzyk, na którym zebrałam wszystkie tam takie rzeczy, które miałam po prostu w lodówce, czyli czerwona cebula, pomidorek, szczypiorek, pieczona pieczarka i oczywiście oliwa, taką mam i tam jest jeszcze masełko i potrzebne będzie nam jedno jajeczko do tego dania, ale też bardzo prostego. Także nie wiem właśnie, czy Was te przepisy moje nie rozczarują. Po prostu to jest takie bardzo proste. Ja sobie już praktycznie wszystko przygotowałam. Nastawiam patelnię i przygotowuję. Rozgrzewam patelnię. Tu mam tłuszcz, olej z masłem. Narzucam właśnie tego na patelnię, tę połówkę bajkla. Do tego bardzo ładnie nakładam jajko. Nie mogłam Wam tego nagrać, bo po prostu nagrywałam z ręki. I później pod przykryciem ja sobie po prostu czekam, aż to jajko się w tym bajku troszeczkę zetnie i tu słyszycie to spierczenie. Bardzo często też mam takie obawy, że troszeczkę może mi się ten bajgel od spodu przypalić, więc wtedy podsuwam pod spód tą paprykę, którą miałam. Więc oczywiście dodaję do tego pieprz, sól, wiadomo. Wyrzucam na talerz wszystkie te rzeczy, które miałam do zużycia, czyli pomidorki, pieczarki i oczywiście nadkapie, nie, wróć, to jest szczypiorek. Także bardzo prosty przepis. Tutaj oczywiście jeszcze teścik, nieudany niestety, już muszę Wam powiedzieć, bo myślałam, że jajko wypłynie, ale niestety tak to tym razem wyszło. Jeżeli chodzi o bagel pod spodem, wygląda pięknie, bo jest złoty. Rewelacja. To jest przyjemnie chrupkie, zaraz zrobię test. Słychać. No, cudowne. Polecam Wam bardzo serdecznie takie wykorzystanie bajgla. Jeżeli zapraszacie kogoś na śniadanie, uwierzcie mi, to będzie naprawdę świetna uczta. Także radzę wypróbować ten bardzo prosty przepis, tak jak widzicie, a rzeczywiście robiące wrażenie. I na koniec mam dla Was taką bardzo prostą domową sałatkę. Jeżeli chodzi o bajgla, to można to zrobić w weekend, to będzie takie fajne weekendowe śniadanie, a jeżeli chodzi o sałatkę, możecie ją zrobić w niedzielę wieczorem po prostu po to, żeby zabrać ją do pracy. Składniki, czyli mamy pokrojone jabłuszko,
mamy ser żółty, ja mam tutaj owcze z Lidla, który bardzo często pokazuję Wam na Instagramie, jajko na twardo, ciecierzyca nie jest z puszki, to jest ciecierzyca gotowana, moczona, gotowana, a później podpiekana na patelni. Ja najbardziej lubię właśnie tą na patelni z dodatkiem papryki słodkiej i weconej, plus chyba jeszcze lubczyk. I tu mam płatki chili, jakąś odrobinę sałaty i właściwie to będzie całe, wszystkie składniki tej sałatki. Co powinnam dodać? Nie miałam w domu majonezu, także ta sałatka będzie bez majonezu, ale normalnie oczywiście proponuję Wam dodanie majonezu. Łączę wszystkie składniki, czyli to bułko pokrojone w kosteczkę. I kolejny element to będzie oczywiście jajko też pokrojone w kosteczkę. Ta sałatka bardzo przypomina taką sałatkę tradycyjną z groszkiem. Ja ten groszek zamieniłam właśnie na ciecierzycę. Jeżeli chodzi o ser żółty, to tu jest pełna dowolność. Jeżeli macie ochotę go wkroić w kostkę, to śmiało możecie. Ja po prostu zostawię takie płatki na wierzchu tej sałatki właśnie z tego sera, ponieważ on jest rewelacyjny. I tu dodaję jeszcze płatki chili, moje ulubione, sól i pieprz. I właściwie ta sałatka jest już przygotowana. Na wierzch dodałam jeszcze tak dla ozdobienia sałatę, ale to absolutnie nie jest konieczne. Tu przydałyby się właśnie te kleksy z majonezu, tak żeby ta sałatka była gotowa do zjedzenia. Słuchajcie, na koniec formułka, kciukujcie i subskrybujcie, bo wiecie, że będzie nam ogromnie miło i do zobaczenia w kolejnym filmiku. Na razie, pa!